Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, troszeczkę zmarzłam, ale tutaj po prostu w budynku nie można palić, więc żeby zapalić papierosa, to musiałam wejść na trzecie piętro, tam z kolei wyjść przez okno i dopiero po rynnie przedostać się na dach i tam dopiero trzymając się komina mogłam spokojnie zakurzyć, no. Chociaż tak naprawdę, proszę Państwa, ja w ogóle nie palę, czasami tylko troszeczkę tak do alkoholu. No tak, a było ciepło, lato, nikomu to przeszkadzało. A tak zimno jest, proszę Państwa. No, poza tym przy okazji chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wyrazy sympatii, jakie na każdym kroku otrzymuję od Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję, żeby z tego jeszcze jakieś pieniądze były. Ale cóż, zapraszam na program. Bogdan? Cześć. Cześć. Słuchaj, pomożesz mi rozwiązać krzyżówkę? Pewnie. To chodź. Uwaga. Sztuka Szekspira. Co, już od razu tak trudno? Ty, to trzeba najpierw rozwiązać zagadkę, kto to był ten Szekspir. A w ogóle warto? Co jest do wygrania? Komputer. Ach, nowy komputer to by mi się przydał. A co się stało ze starym? Grałem z nim w ping-ponga. No i co? No i przegrałem. Ale potem zagrałem z nim w karate. I jak go, proszę cię, zdzieliłem? Game over w pierwszej rundzie. Ja sprawy techniczne załatwiam prosto. Był liczony? Na 3000 w naprawie. No to co z tym Szekspirem? Szekspir to był ten, co wymyślił chyba Alfa Romeo. Alfa Romeo, tak? Tak, tak. Może i ten, ale za dużo liter. Nie, liter jest sam raz. Tu jest za mało kratek. W krzyżówce. Ciaśniej pisz, ciaśniej. Ciaśniej, ciaśniej. Ach! O, mi się nie zmieściło. Na dół przenieś. Dobra. No. Dziwna ta jakaś krzyżówka, nie? Głupia. Gatunek kaczki. Krzyżówka. Gatunek kaczki? Krzyżówka. No gatunek kaczki? No krzyżówka! Na co, worek z cementem? Gatunek kaczki tak się nazywa, krzyżówka. No to mów! Jak to się pisze? Normalnie. Chyba, że jesteś mańgutem. Morska ryba? Paprykarz. Długi pies. Plemnik. Na J. Jajnik. Jajnik, jajnik. Jajnik, jajnik. Te ścisne. Ciśnij, ciaśnij, ciaśnij! Ale się pogryzą dwa jajniki. Ptak do wyciągania wody ze studni. Nie, no przestań. Ptak do wyciągania... Świnie, no przecież to dziecko może przeczytać. Wiesz co, ja to wymarzę wszystko. Wymarz to. Wymarzę. Dalej, jednogarbny wielbłąd. Maruder. Mięsożerna roślina. Nie wiem. Róża. Róża? Moja szwagierka jest róża, jak ona wchrzania mięcho. Stoi za pulpitem. A co to jest ten pulpit? Ma coś do jedzenia. To róża. Ona by za pulpitem za długo nie postała. Co to jest ten pulpit? Stoi za pulpitem. To nieważne tam. Ach, i tak wiadomo, kto za tym wszystkim stoi. Wpisuję. Teraz jest za mało liter. To rozciągaj, rozciągaj. Rozciągaj. Ra. Meksykański taniec ludowy z połowy XVII wieku. Parlo locanto. O, wiadomo. Odkrył Amerykę. Colombo. Tak. I porucznik Colombo awansowali go na kapitana. Nie Colombo? Nie. To Kodziak. Srodziak. Kolumb.
Kto? Kolumb. Lumpów paru znam, ale... Nikt żaden tam nic nie odkrył. I z jakim towarzystwem się obracasz? Dobra, tam pisz. W tenisie dwóch na dwóch. Czekaj, jak ostatnio żona do ciebie powiedziała? Kiedy? Wczoraj przez okno. O której? No, to 21. Debil. Dziękuję. Debil tenisowy. Nie było przyjemne, ale się przydało. Ty zapamiętuj to, co ona do ciebie mówi. Dobra. Pracują na przykład w urzędzie. Gdzie to proste? Złodzieje. No właśnie, ale nie pasuje. Wychodzi, że urzędnicy. Dobra, i tak, niech reszta pasuje do złodziei, nie? Złodzieje do reszty. Tak. Musieliśmy się wcześniej walnąć. Musieliśmy się gdzieś walnąć wcześniej z tymi, tak. Dobra. Spróbuję odczytać hasło, odsuń się. Po ułożeniu liter od 1 do 24 odczytasz złotą myśl Juliana Tuwima. Złota myśl brzmi Uan mharabarab smrat. Jak on ma takie złote myśli, to ciekawe, jakie on ma normalne myśli. Daj gzdylca. Niech ja trochę wtrącę. Stary, nie uwierzysz, co widzę. Co? Czerwonego, ognistego konia. Ła! Który gdzie? Pędzi po stalowej łące. A ja widzę jakiegoś różowego idiotę, który pędzi przez sklep do nas. Zapal z drugiej strony. Popiół! Popiół Rules! Przepraszam, czy jest może coś zespołu Baim? Bach! Fight for metal! Nie mamy tutaj agroroka! Nie macie Baimu w sklepie? Nie ma Baimu w naszym sklepie i uciekaj, bo ci miskę sklepie! Fight for metal! Dzień dobry panom! Ja mam taką sprawę. Mój wnuczek ma za tydzień 10 urodziny. No i ja bym chciał mu jakiś prezent kupić. Tylko nie wiem, czym się interesuje współczesna młodzież. Może fight for metalem? Słuchajcie, dziadku, no wybór jest spory. Narkotyki, pornografia, nielegalne wyścigi samochodowe, nielegalne walki psów, nastoletnia prostytucja... Szatanizm! Szatanizm! Szatanizm. I muzyka jeszcze. Muzyka i... Tak, i muzyka. No to ja bym prosił może muzykę. A, liczę na szatanizm. Muzyka, co mamy z muzyki? Nowości. Cmentarz krzyku. O. Nie. Onanizator 2. O, polecam. Krew pod kołdrą. Krew na kołdrze. Krew w kołdrze. I kołdra we krwi. Fight for metal. I dzieci Hitlera. Ja myślałem, że Hitler nie miał dzieci. Miał. Chyba ma. Piątkę. Takie wielkie byki z tatuażami. Jeden zasłuwa na perkusji. A co to jest perkusja? Bęben, dziadku. Fight for metal. Nie, to chyba nie. A macie może panowie płytę pani Santor? Nie. Pani Santora nic nie mamy. Pani Santor to jakiś amerykański trash. To będzie w następnym tygodniu. Razem z wnukami Hitlera. Słuchajcie, dziadku, a może byście chcieli coś na DVD? Na przykład Ozzy Osbourne, jak odgryza głowę nietoperzowi. Niam, niam.
O, widzę, panowie, że trochę się pozmieniało od czasów mojej młodości. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, żeby pani Santor cokolwiek komukolwiek odgryzała. Na pewno jadła nietoperze, aż się uszy trzęsły. Komu, jej? Nietoperzom! No co? To może jakąś grę komputerową, co? Tylko żeby nie było, panowie, za dużo krwi. Dział bez krwi zlikwidowaliśmy miesiąc temu. Rozwaliłem go moździerzem. No to nie. To może książkę jakąś. Mają może panowie w pustyni i w puszczy? To chyba jakiś przewodnik. Z przewodników mamy tylko wędrówki po piekle. Tak. Fight for metal! Po piekle też dziękuję, ale w pustyni i w puszczy może. A co to jest? To jest taka książka, powieść przygodowa o odwadze, odpowiedzialności, przyjaźni. Spalam się! Nie mamy tu nic o przyjaźni. O, wiem, wiem. Wnuczek mówił coś o jakimś takim zespole nowym, ładnym, modnym. Ich troje się nazywa. To może coś takiego. Ty mu podaj. Music. Fajnie. O! I teksty są też. Oryginalne. Tak? To poczytajmy. Zedrzyj ze mnie wszystko i zadaj mi ból. Naucz mnie miłości, zgwałć mnie, zwiąż i skuj. Opleć łańcuchami, podpal ląd. Niech ta dzika bestia się wyzwoli stąd. Wnuczek powinien być w piekło wzięty. Nie, panowie, nie, ja chyba podziękuję za wszystkie płyty. Zrobię wnuczkowi konika z kasztanów i zapałek. Konik z kasztanów i zapałek? Pewnie, żeby go podpalić. Nieźle narkotyczna wizja. Dziadek przypala. Słuchaj, słuchaj, ty. Zwiąż mnie i skuj. To nie jest takie złe. Ty, to może być w ogóle całkiem dobre. To jest, powiem nawet ci, Nie przeklinaj. Zajedwabiste. Yeah! Przepraszam pana bardzo. A pan jaki ostatnio otrzymał prezent? Żona mi urodziła syna. No to gratuluję, musiał pan się ucieszyć. No właśnie, wie pan, nie bardzo. A dlaczego? Bo na ten prezent to się złożyła z sąsiadem. Święta, 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 święta. A kto jest dzisiaj naszym gościem? Święty Mikołaj. Witam, święty Mikołaju. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, ile trwała podróż świętego Mikołaja z Laponii do Polski w saniach zaprzężonych 12 reniferów po niebie? To znaczy, ja nie wiem, bo mnie wynajęła sieć sklepów Howard & Smith. No i tam mi dali to głupie, śmierdzące naftaliną ubranie i teraz robię z siebie głupka przed sklepem. Ale jednak postać świętego Mikołaja kojarzy się nam wszystkim z taką bardzo miłą porą, ze świętami. Tak, tak. I właśnie w czasie świąt sieć sklepów Howard & Smith ma ponad 8-krotnie zwiększoną sprzedaż, proszę panią. Pani sobie nie wyobraża, ile ludzie wydają forsy na święta. To jest niewyobrażalne. No tak, ale to taki czas, że chcemy być blisko obok siebie, czuć siebie. No... Blisko, nie blisko, proszę panią. No, to zależy jak kto. Pani nawet nie wie, co ludziska wyprawiają w kolejkach. A ciepło? Tak, ciepło mi jest. Nawet za bardzo. Proszę panią, to w ogóle nie przepuszcza powietrza. No, zgrzałem się jak mysz.
A w tym woreczku, panie Mikołaju, ma pan dużo prezentów? A właśnie, drogie dzieciaki, mam dla was dziś mnóstwo wspaniałych promocji. Sukienkę czarną, plisowaną, 90 zł. Sweterek, pserek, czerwony, 60 zł. To, panie Mikołaju, to w takim razie to my już pana nie zatrzymujemy, bo to już i słyszymy, renifery żrą. Rżą! I rżą! I sanie czekają, także proszę jechać i tam zapalać maluchą w radość w sercach. To się dobrze składa, bo ja przyjechałem właśnie maluchem, no tylko nie wiem, czy zapali. Święta. To jest tak, widom. Moja ciotka to jest głupia. Tak? Dlaczego? Wiesz, jak ona ma szczęście? Tylko głupi ma takie szczęście. Wczoraj, bracie, wypadła przez okno z trzeciego piętra. I wyobraź sobie, że nic jej się nie stało. W ogóle? W ogóle. Nic? Akurat spadła prosto na kota. Ach. Ale nic jej się nie stało. Tylko nogę złamała. I to nawet nie sobie, tylko temu kotu. Tak? Ty wiesz, a to ja mam lepsze. Ja kiedyś spadłem, proszę ciebie, z dziewiątego piętra i mi się nic nie stało. Dziewiątego? Nic ci się nie stało? Nic. Jak? Tylko że ja spadłem w drugą stronę, do mieszkania. A, widzisz. No. Z takim szczęściem to ty naprawdę musisz być głupi. Drodzy państwo, nasza redakcja przemyślała formułę programu i postanowiliśmy wyjść poza ramy programu rozrywkowego. Proszę państwa, za chwilę niespodzianka. Rozpoczynamy cykl o profilu Talk Show. Już za chwilę to studio, wspaniałe studio, zamieni się w arenę gorących dyskusji. Nie będzie dla nas to obiecuję, żadnych tematów tabu. No bo w końcu, proszę państwa, tak łatwo zaprosić do studia jakiegoś dziwaka i zmusić go za parę groszy do gadania, że naprawdę szkoda tracić taką okazję. Zatem zaczynamy, a proszę państwa, dzisiaj wspaniały temat. Będziemy rozmawiali dzisiaj z ludźmi, którzy mają zwyczaj duszenia kobiet prowadzących talk showy. Obok mnie witam pana Bogusława Poszalańca. Dzień dobry panu, panie Bogusławie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani. Witam pana bardzo serdecznie. Telewidzów, mnie również oczywiście. Interesuje moment, kiedy pierwszy raz zaatakował pan kobietę prowadzącą talk show. To było chyba w sierpniu, miałem rozprawę. To musiał być marzec. 92. Marzec 92, czyli jak świetnie państwo pamiętają, był to moment, kiedy w Polsce w telewizji pojawiły się po raz pierwszy talk showy. Tak, no bo kobiety były już wcześniej. Oczywiście, panie Bogusławie. A jak pan nauczył się sobie z tym radzić? Słucham? Jak pan sobie radzi z tym duszeniem kobiet? No, nie radzę sobie. Nie radzi sobie pan? Nie. No jak to? A co to takie? Nakruszone zupełnie. Poproszę o materiał zdjęciowy. Co pan postanowił sobie, że zrobi w nowym roku? No ja sobie obiecałem, że zabiorę żonę w Tatry. A co pana najbardziej fascynuje w polskich Tatrach? Piękno dzikiej przyrody, nieokiełznane przestrzenie, czyste górskie powietrze? Nie, proszę pana, po prostu w Tatrach najłatwiej upozorować nieszczęśliwy wypadek. Postanowienie noworoczne, tak? No wie pan, proszę pana, no w tym roku chciałbym sobie kupić nową brykę, no bo tutaj już widzi pan, no, stary grat, sypie się, ma już rok. No, kino domowe w tym roku chciałbym sobie kupić, no i no, chyba basen jakiś postawić. No tylko to ostatnie marzenie to naprawdę nie wiem, czy mi się spełni. Nie no, wie pan, dlaczego jak się czegoś bardzo chce, no to się na pewno uda. No tylko, że wie pan, tam u mnie z tyłu jest strasznie podmokły teren za plebanią. Romek, idziemy jutro na piwo do Marioli? A która to jest? No ta, bez zęba. A, ta, dobra. To nie biorę otwieracza. Ha, kiedyś znałem taką, co nie miała trzech zębów. Słoiki można było otwierać. Jest dobrze. Proszę państwa, nasza redakcja przemyślała formułę programu i mamy dla państwa bardzo przykrą wiadomość. Jeżeli spodziewają się państwo kolejnej rozmowy z cyklu talk show, to pragnę poinformować, że postanowiliśmy powrócić do starej i sprawdzonej formuły pierwszej. Cóż, może w ten sposób nie poznamy całej masy wariatów, ale w końcu zdrowie jest najważniejsze. No może zaraz po oglądalności.
humor mi wraca. Tak. Postanowiliśmy zatem, proszę Państwa, uatrakcyjnić nasz program w jakiś inny sposób. Nie wiem, może to będzie również talk show, tyle że pozbawiony prezentera, za to będziemy napuszczać na siebie różnych papaprańców i może coś z tego wyniknie dla Państwa wesołego. No. Może teraz piosenka. Opowiem wszystko tak jak na spowiedzi, bo chcę pokutę tutaj odbyć swą. Kochałem kiedyś traserkę niedźwiedzi, lecz mi na drodze stanął klaun i jej mąż. Chciałem pogadać z błaznem jak z człowiekiem, żeby mi żonę oddał. Przedtem no wypiłem cztery głębsze dla rozgrzewki, a trzeba było wypić więcej, bo nie żyje błazen już na śmierć pocięty. Niedźwiedzie flaki wyżerają mu. Gdybym się wtedy upił, Boże święty, leczyłbym kaca, nie więzieniu gnił. Nie mówię, że pijaństwo to rzecz dobra, bo często skutki nieprzyjemne ma. Lecz gdy człowieka czasem suszy morda, trzeba się upić, trzeba zalać twarz. No niech pan powie, panie policjancie, nie lepiej taki pijak w rowie ma. Zalany jest już prawie od południa, leży jak kłoda święty, spokój ma. On nie zabije ani nie ukradnie, on nie zna żądzy ni moralnych trosk. Po prostu śpiący anioł, nie mężczyzna. To co, że trochę ma czerwony nos. Nie mówię, że pijaństwo to rzecz dobra, bo często skutki nieprzyjemne ma. Lecz gdy człowieka czasem suszy morda, trzeba się upić, trzeba zalać twarz. Nie ma co kończyć biegu przed półmetkiem, tą wielką prawdę tu przekazać chcę. Gdybym się wtedy upił, Boże święty, gdybym się wtedy upił, gdybym się wtedy upił, gdybym się wtedy upił. Ale gdzie? Ty, Romek, zobacz. Widziałeś? Co to się w ogóle dzieje? Wino kosztuje 5 zł, a otwiera 300. Nie wiem, że kogoś to śmieszy, no. Już proszę Państwa, patrzę na zegarek i widzę, że powinniśmy już kończyć. Dostaję jednak znak, że nasz program zostanie przedłużony o jakieś 2 minuty. Rzeczywiście mieliśmy kilka przerw w grze. Proszę Państwa, a już za tydzień w takim razie obejrzymy teleturniej dla miłośników teleturniejów pod tytułem Jaki to teleturniej? Będzie również, proszę Państwa, mecz Ligi Mistrzów. Nie wiem, czy dobry, ale na pewno będzie źle komentowany, bo z pewnością znowu do studia zaproszą jakiegoś dukającego piłkarza. Proszę Państwa, na szczęście zawsze można obejrzeć mecz w telewizji, a słuchać komentarza z radio. Radio, radia. Zapraszam.